10 najpiękniejszych parków miejskich w Polsce. Numer 10. Park romantyczny w Arkadii. Ogród położony jest w Arkadii koło Łowicza w województwie łódzkim. Założony został przez Helenę z Przezdzieckich Radziwiłłową w roku 1778, a głównym projektantem był Szymon Cuk. Obecnie park zajmuje powierzchnię 14,5 hektara. Piękno przyrody wzbogacają budowle nawiązujące do sztuki antycznej i gotyckiej. Najciekawsze z nich to świątynia Diany z freskiem Jutrzenki, łuk grecki i akwedukt. Na wzgórzu znajduje się jaskinia Sybili z ceglanym domkiem gotyckim, nazywanym również przybytkiem nieszczęśliwości i melancholii. W ścianach pawilonów na życzenie założycielki ogrodu wmurowano około 200 fragmentów nagrobków z różnych epok. Posiada również naturalny, leśny charakter, wykorzystujący rzeźbę terenu. Rosną w nim cenne okazy drzew, m.in. wiązy, lipy, topole i rośliny runa, jaskier kaszubski, przytulia krzyżowa i zdrojówka, rutewkowata. Numer 9. Park Źródliska w Łodzi. Park Źródliska, znany też jako Ogród Angielski, został założony w 1840 roku i był pierwszym łódzkim parkiem miejskim. W XIX wieku był uznawany za jeden z piękniejszych przykładów założeń ogrodowych w Królestwie Polskim. W parku znajduje się palmiarnia, jedna z najnowocześniejszych w Europie. Składa się z dwóch odrębnych części, oddzielonych terenem dawnej fabryki i pałacu Karola Scheiblera. Część wschodnia nosi nazwę Źródliska 1 i zajmuje powierzchnię około 10,6 hektara, zaś część zachodnia znana jest jako Źródliska 2 i zajmuje 6,6 hektara. W parku znajdują się 43 dęby uznane za pomniki przyrody, a wśród nich największy pojedynczy łódzki okaz dębu szypułkowego o obwodzie 475 cm o wieku ocenianym na ponad 300 lat. Z głównych atrakcji Źródliska 1 trzeba wymienić zbiornik wodny z wyspą oraz palmiarnię, jedno z najnowocześniejszych w Europie. Natomiast Źródliska 2 słyną głównie z ruiny XIX-wiecznej groty stufów wulkanicznych i XIX-wiecznej drewnianej altany chińskiej. W parku znajduje się też kilka niewielkich zbiorników wodnych. Numer 8. Park Szczytnicki we Wrocławiu. Początki Parku Szczytnickiego datowane są na XIII wiek, dokładniej na rok 1259, kiedy to panujący Henryk III sprzedał swojemu menniczemu Henrykowi słupowi wieś Szczytniki. Jest jeden z największych parków Wrocławia, zajmujący powierzchnię około 100 hektarów. Położony jest na wschód od Starej Odry. Park ma charakter krajobrazowy, można w nim spotkać około 400 gatunków drzew i krzewów. Na terenie parku znajduje się drewniany kościół z przełomu XVI i XVII wieku. Przy kościele znajduje się monolitowy kamienny krzyż przeniesiony tu w latach 70. XX wieku. Z Muchoboru Wielkiego na terenie parku znajdują się też pomnik Diany i pomnik Friedricha Schillera oraz kolumna Fryderyka Wilhelma II. Numer 7. Park w Pszczynie. Park znajdujący się w Pszczynie, miasto często nazywane perłą Górnego Śląska. Park Pszczyński ma obecnie 156 hektarów powierzchni i zajmuje dno płytkiej Doliny Pszczynki. Składa się z trzech różniących się od siebie części. Główna, środkowa część to właściwy park zamkowy. Od wschodu sąsiaduje z nim znacznie mniejszy, ciągnący się wzdłuż Pszczynki park dworcowy, a od zachodu tak zwana dzika promenada lub park zwierzyniec. Obecnie część dzikiej promenady zajmuje pole golfowe, które sąsiaduje z otwartą w 2008 roku zagrodą żubrów. Park zamkowy rozpościera się na obszarze około 48 hektarów. Powstał zapewne w drugiej połowie XVIII wieku, choć już w XVII był tutaj niewielki ogród warzywny po zachodniej stronie zamku oraz zwierzyniec w północno-zachodniej części obecnego parku. Przechadzając się alejkami tego atrakcyjnego miejsca, warto przyglądać się drzewom. Są tu liczne, wspaniałe i potężne dęby szypułkowe, kasztanowce, cisy, wyróżniające się prostym, wysokim pniem sosny wejmutki, lipy drobnoliste, jesiony, okazałe graby, buki zwyczajne i czerwone, wiązy, modrzewie, świerki srebrzyste, brzozy, klony i platany, a także wierzby i tulipanowce. Numer 6.
Park Skaryszewski w Warszawie. Jest to zabytkowy park krajobrazowy założony w roku 1906, znajdujący się w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Pierwotnie znajdował się na terenach Skarżywskiego Pastwiska, na terenie dawnej osady Kamion. Został zaprojektowany przez Franciszka Szaniora w stylu angielskim. W 2009 uzyskał tytuł najpiękniejszego parku w Polsce oraz trzecią lokatę w konkursie najpiękniejszego parku w Europie. Z głównych atrakcji należy wymienić liczne rzeźby i pomniki, jak na przykład popiersie Ignacy Jana Paderewskiego, rzeźbę Rytm, pomnik Polaków, ofiar ataku terrorystycznego w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Znajdziemy też tutaj muszlę koncertową, Centrum Promocji Kultury i Stadion Klubu Sportowego Drukarz. W parku czekają na nas również sztuczne jeziorka, sztuczny wodospad czy rozarium. W parku można podziwiać 280 gatunków drzew i krzewów. Ciekawostką jest, że w roku 2006 w parku zadomowiły się tutaj bobry. Skala zniszczeń, które poczyniły w roku 2008, doprowadziła do zabezpieczenia drzew i wywiezienia zwierząt do zoo. Numer 5. Park Zdrojowy w Kudowie Zdrój. Park Zdrojowy w Kudowie Zdrój to zabytkowy park zdrojowy o powierzchni prawie 13 hektarów. Park został założony pod koniec XVIII wieku przez barona von Stillfrieda. Główną częścią ogrodu jest park centralny oraz promenada, przy której znajdziemy najważniejsze atrakcje parku, takie jak dawny dom gościnny dla kuracjuszy Zameczek, obecnie sanatorium, dawny dom zdrojowy, obecnie sanatorium Polonia, w którym znajduje się teatr zdrojowy, muszlę koncertową, podświetlaną fontannę, pijalnię oraz dawną halę spacerową, zwaną dziś teatrem pod blachą, gdzie często odbywają się koncerty muzyki uzdrowiskowej. W zachodniej części parku znajduje się okazały staw. Jeśli chodzi o roślinność, spotkamy tu wszystkie znane gatunki drzew oraz okazy drzew egzotycznych pochodzących z Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które naturalnie w Polsce nie występują. W sezonie letnim w parku ustawiane są wzdłuż głównej alei okazałe palmy oraz piękne kwiatowe dywany układane każdej wiosny. Ciekawostką jest, że za stawem przebiega granica polsko-czeska. Numer 4. Park Śląski w Chorzowie. Park w Chorzowie w województwie śląskim to wyjątkowy obiekt, jeden z pierwszych tego typu w parku w Polsce. Powstawał etapami od lat 50. XX wieku za sprawą generała Jerzego Ziętka i społeczeństwa, które własnymi rękami tworzyło to miejsce. Dziś po latach pomału Park Śląski odradza się na nowo, zyskując nowocześniejszy wygląd i infrastrukturę. Park Śląski w Chorzowie to tak naprawdę nowa nazwa dawnego wojewódzkiego parku kultury i wypoczynku, zajmujący powierzchnię 620 hektarów i jest to jeden z największych parków miejskich w Europie. Park nazywany jest też Zielonymi Płucami Górnego Śląska. Z głównych atrakcji, a jest ich niemało, należy wymienić Śląski Ogród Zoologiczny, w którym znajduje się ponad 2200 gatunków zwierząt, Śląskie Wesołe Miasteczko Legendia, Stadion Śląski, Planetarium Śląskie, Galerie Rzeźby Śląskiej i Kolej Linową, tak zwaną Elkę, oraz wiele, wiele innych. Ciekawostką jest, że do roku 1983 znajdowała się tu najwyższa szklarnia wieżowa na świecie. Numer 3. Park Zdrojowy w Nałęczowie. Park w Nałęczowie w województwie lubelskim to zabytkowy park pełniący funkcję uzdrowiskową, położony w centrum Nałęczowa. Jego powierzchnia wynosi 25 hektarów, a jego założenie jest datowane na połowę XVIII wieku. W roku 1957 został wpisany do rejestru zabytków. Park spełnia przede wszystkim funkcję uzdrowiskową. Leczniczy wpływ mikroklimatu samoczynnie obniża ciśnienie krwi i jest to jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu klimatyczno-kardiologicznym. W parku znajduje się wiele zabytków, jak na przykład dom zdrojowy, w którym obecnie znajduje się palmiarnia, pijalnia wody i pijalnia czekolady Wedla, pałac Małachowskich, stare łazienki, sanatorium Książę Józef, domek gotycki, pawilon angielski fundacji Sue Ryder. Oprócz tego spotkamy tu wiele tablic pamiątkowych, pomników czy popiersi. Z najważniejszych trzeba wymienić tablicę pamięci Fortunata Nowickiego, tablicę pamięci Wacława Lasockiego, popiersia Konrada Chmielewskiego i Michała Górskiego, ławeczkę Bolesława Prusa, pomnik Bolesława Prusa, pomnik Stefana Żeromskiego czy obelisk ku czci Jana Pawła II. Numer 2. Park Planty w Krakowie. Planty to wyjątkowy ogród miejski, który otacza najstarszą część Krakowa.
Powierzchnia parku wynosi 20 hektarów, a jego obwód ponad 4 km, co czyni go jednym z największych parków w Krakowie. Podzielony jest na 8 ogrodów, których nazwy odnoszą się do położonych w sąsiedztwie obiektów i miejsc. Dworzec, Barbakan, Florianka, Pałac Sztuki, Uniwersytet, Wawel, Gródek czy Stradom. Dawniej na miejscu plant ciągnęły się mury miejskie wraz z fosą, lecz nieremontowane popadały w ruinę. Na początku XIX wieku resztki obwarowań stały się niebezpieczną okolicą, pełną żebraków, przestępców oraz wylęgarnią szczurów i wszelkich chorób. W czasie II wojny światowej planty zostały zdewastowane. Przywracanie im świetności rozpoczęto dopiero w 1989 roku i prace te nadal trwają. Na terenie plant lub ich bardzo bliskim sąsiedztwie znajdują się głównie najważniejsze atrakcje Krakowa, jak na przykład Barbakan, Brama Floriańska, Kolegium Novum, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wawel i wiele innych. W parku znajdziemy niezliczoną ilość pomników. Z ważniejszych trzeba wymienić pomnik Fryderyka Chopina, pomnik Mikołaja Kopernika, pomnik Tadeusza Żeleńskiego czy pomnik Jana Matejki. Numer 1. Łazienki Królewskie w Warszawie. Królewskie Łazienki to najładniejszy warszawski zespół parkowo-pałacowy, udostępniony cały rok dla turystów, a przy tym jeden z najpiękniejszych tego typu zespołów w Europie. Park Łazienkowski leży niemal w samym centrum Warszawy, na południe od Starówki. Łazienki zostały założone w XVII wieku przez Stanisława Lubomirskiego, ale obecny kształt zawdzięczają królowi Poniatowskiemu. W tym czasie XVII-wieczna łaźnia projektu Tillmana z Gameren została przekształcona we wspaniały klasycystyczny pałac na wyspie, zwany Pałacem na Wodzie, który jest najwspanialszym obiektem całego parku. Na obszarze łazienek zobaczymy oczywiście słynny Pałac na Wodzie, Teatr na Wodzie, Pałac Myślewicki, Starą Pomarańczarnię, Biały Domek, Ermitaż, Świątynię Egipską, pomnik Fryderyka Chopina czy Belweder. W parku spotkamy też równe pomniki i popiersia, na przykład Chopina, Sobieskiego-Sienkiewicza, Norwida czy Stanisława Wyspiańskiego. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego, cześć!